Dzisiaj opowiem Wam o aplikacji Plan Działań. Jest to aplikacja webowa, to znaczy, że uruchamiamy ją z przeglądarki internetowej. Tutaj jest przykładowy adres. Po wejściu na tę stronę ukazuje się nam formularz logowania. Następnie wpisujemy tutaj login i hasło. Po zalogowaniu ukazuje się nam tablica wyników, dashboard, który można dostosować do własnych potrzeb, zarówno usuwając elementy, jak i dodając nowe. Przygotowaliśmy kilka widgetów, które, w zależności od pełnionej roli w zakładzie, mogą dostarczyć największej ilości informacji. Natomiast na razie chcę opowiedzieć ogólnie o wyglądzie aplikacji i sposobie poruszania się po niej. Na górze widzimy nagłówek. W przypadku, gdy korzystamy z komputerów z mniejszym ekranem, możemy zmniejszyć lewe menu. Dzięki temu uzyskamy trochę więcej miejsca. Tutaj mamy tytuł danego widoku. Jeżeli pojawiają się jakieś ogłoszenia od twórców aplikacji, to pojawią się one tutaj. Następnie mamy menu kontekstowe dotyczące aktualnie zalogowanego użytkownika. W menu kontekstowym mamy następujące pozycje. Moje działania. Moje wyniki, moje konto, ustawienia aplikacji PULS oraz możliwość wylogowania. Szerzej o tym opowiem trochę później. Po lewej stronie znajduje się menu główne, na górze którego jest umieszczona wyszukiwarka. Wyszukiwać możemy zarówno imiona, nazwiska użytkowników, jak i imiona, nazwiska pracowników, tytuły oraz opisy planów i planów działań. Na przykład wyszukamy sobie Jan. Znaleźliśmy pana Jana Sobczaka, panią Jankowską Martynę i pana Jana Ciszaka. Wybierając dany obiekt, możemy przenieść się do szczegółów. Jak widzimy, jest to pan, który pracuje w dziale zarządzania projektami. Poniżej mamy szereg linków ułożonych w grupy. Pierwszy link. To tablica wyników, czyli odniesienie się do tego głównego miejsca, które przed chwilą pokazywałam. Następnie mamy listę planów działań. Na widokach list zwykle znajdują się jeszcze przełączniki zawężające lub rozszerzające zakres danych widzianych poniżej. W przypadku planów działań mamy dostępne trzy przełączniki. Domyślnie uruchomiony jest przełącznik plany działań otwarte. Czyli te, które nas najbardziej interesują, te, którymi powinniśmy się zająć. Oprócz tego, dostępne są jeszcze plany działań moje, czyli te przypisane do aktualnie zalogowanego użytkownika oraz wszystkie plany działań. Tutaj mamy ich niewiele, jest ich pięć, natomiast widać, że jest ich więcej niż było na liście otwartych planów działań. Plan działań o numerze 002 jest zamknięty. Więc nie otwiera się on w domyślnym widoku. Podobna lista to lista działań, w ramach której dostępnych jest pięć przełączników. Domyślnie otwartym przełącznikiem jest przełącznik Otwarte Działania. Zasada ta sama co wcześniej. Tutaj mamy dostępne jeszcze dwa dodatkowe przełączniki, czyli działania do wykonania. To są te działania, które są przypisane do aktualnie zalogowanego użytkownika, oraz działania do akceptacji. To są działania, które ktoś zaraportował do aktualnie zalogowanego użytkownika. Oprócz tego mamy jeszcze przełącznik Moje i Wszystkie. Następnie mamy szablony. O szablonach opowiem więcej trochę później. Następnie mamy całą sekcję związaną z zarządzaniem aplikacją Puls. To już jest pierwszy z modułów funkcjonalnych, czyli moduł zarządzania aplikacją Puls. Następnie mamy kolejny moduł funkcjonalny, czyli Quick Kaizen. Tutaj mamy możliwość tworzenia pomysłów pracowniczych i przeprowadzania oceny zgodnie ze ścieżką, która może być dowolnie skonfigurowana na etapie wdrożenia aplikacji i później jej utrzymania. Następnie mamy audyty. Listę audytów, a w zasadzie harmonogram audytów. Widzimy podział na strefy z możliwością definiowania w pewnym zakresie częstotliwości audytów. W tym przypadku mamy audyt na strefie, która nazywa się Hala 1. Autorem audytu jest pan Jan Ciszak. Osobą odpowiedzialną za akcje korekcyjne jest pan Marek Baran. Mamy czas rozpoczęcia i zakończenia, możemy też czasowo ograniczyć audyty. Mamy też częstotliwość co 4 tygodnie. Harmonogram w ładny i przejrzysty sposób prezentuje rozkład audytów w czasie, natomiast same audyty znajdują się tutaj na liście w podobnej formie jak plany działań. Następnie mamy moduł administracja. Możemy go zarządzać użytkownikami, grupami użytkowników, strukturą zakładu czy też innej organizacji, lub pracownikami. Możemy także przeglądać historię wszystkich zmian dokonanych w aplikacji. Tutaj jeszcze słowo komentarza na temat użytkowników i pracowników. Użytkownicy. To osoby, które mają konto w aplikacji Action Plan i od których naliczana jest opłata abonamentowa. A pracownicy to wszyscy pracownicy, którzy mogą w pewien sposób pojawić się w aplikacji. Na przykład w postaci pomysłodawców QuickKaizen lub też pracownicy, którzy mają dostęp do aplikacji PULS. W przypadku pracowników, którzy mają tylko pełnić rolę pomysłodawców w module Quick Kaizen, nie są oni doliczani do opłaty licencyjnej. W przypadku pracowników, którzy korzystają z aplikacji Puls, przygotowany jest osobny cennik. Ostatnia sekcja w menu bocznym to sekcja instrukcji wideo. Przygotowaliśmy kilka instrukcji wideo, które są dostępne na YouTubie. Tutaj mamy miniaturki filmów, krótki opis oraz link do odtwarzania filmów na platformie YouTube.